Wielka międzynarodowa firma traktuje Polskę jako kraj, w którym bezkarnie można łamać prawo. Zyski Amazona w pandemii urosły o ponad 200%. Nic z tego nie skapnęło na pracowników magazynów. Amazon nie chce płacić, więc pracownicy przystąpili do referendum strajkowego. Korporacji nie interesuje polskie prawo. Nie chcą pozwolić na referendum. To skandaliczna, nielegalna praktyka. Aż 95% spraw o utrudnianie działalności związkowej jest w Polsce umarzanych. Polska miała wstać z kolan. Zamiast tego kusi dostępem do taniej siły roboczej i fatalnych standardów w przestrzeganiu prawa pracy. Polscy pracownicy mają być posłuszni, ciężko i długo pracować i nigdy nie domagać się podwyżek. Potrzebna jest realna, codzienna praworządność. Taka, w której oszukany czy prześladowany pracownik w starciu ze światowym gigantem ma państwo po swojej stronie, w którym nie można bezkarnie łamać jego praw, także prawa do strajku, protestu i zrzeszania się.